Cześć moi drodzy, witajcie na moim kanale. Bardzo mi miło, że zdecydowaliście się dzisiaj spędzić ze mną swój cenny czas. Postaram się nie zawieść waszego zaufania, a dzisiaj będę opowiadać o aktorze, który rozpoznawalność zdobył w kilku kultowych rolach. I myślę, że bardzo dobrze go znacie. Chodzi o Piotra Szwedesa. Zagrał m.in. w serialu Złotopolscy czy filmie Cwał, a także w filmie Młode Wilki. Możecie go oglądać także na deskach stołecznych teatrów. Był także prezenterem telewizyjnym. Regularnie w takim razie pojawiał się na naszych ekranach, tych mniejszych i tych większych. Co się więc stało, że od pewnego czasu słuch po nim zaginął? Tak czytam. Prawda jest taka, że pan Piotr ma się świetnie, ale żeby się dowiedzieć, co u niego słychać dokładnie, będziecie musieli zostać ze mną do samego końca, a zachęcę was jeszcze tym, że opowiem o jego życiu prywatnym. I to od strony show biznesowej może być naprawdę zaskakujące. Dla niektórych, sądząc po waszych komentarzach, jakie zostawiacie pod moimi filmami, nawet i szokujące. Dlaczego? Przekonajcie się. Zapraszam was serdecznie, żebyście spędzili ze mną i z panem Piotrem najbliższy czas. Piotr Szwedes urodził się 5 sierpnia 1968 roku w Lidzbarku Warmińskim. Jest więc lwem, osobą pewną siebie, uwielbiającą pochwały i ciągłe docenianie. Tak przynajmniej brzmi charakterystyka lwów, ale czy to nie pasuje do aktora? Myślę, że pasuje. A pan Piotr miał na siebie wiele pomysłów, ale ostatecznie wybrał właśnie aktorstwo. W dzieciństwie natomiast chciał być policjantem i to takim, no przepraszam wszystkich policjantów, ale z perspektywy dzieciaka, z takim z prawdziwego zdarzenia, czyli takim, który tropi i zamyka złodziei, czy też innych łobuzów, a dokładnie tutaj chyba chodziło panu Piotrowi nawet o morderców z tego powodu, że czytał powieści kryminalne, na przykład Agaty Christie, i one go tak zainspirowały do tego, żeby w przyszłości chciał zostać policjantem. Potem jednak stwierdził, że zostanie prawnikiem. Niezły zwrot akcji, ale nadal jesteśmy w tym przestępczym kręgu, przynajmniej ja tak przypuszczam. Wcześniej jednak uczył się w technikum hotelarskim w Mrągowie i tam już związał się z grupą teatralną Artefakt w Młodzieżowym Domu Kultury, gdzie poznał Wojciecha Malajkata, również aktora. Ale ostatecznie w 1992 roku ukończył Wydział Aktorski na Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Okres studiów sporo go kosztował, a w tym wypadku mam tutaj na myśli dosłowne znaczenie tego, co powiedziałam, ponieważ sam pan Piotr mówił, że musiał na studia dorabiać. Cóż, studia, mimo tego, że bezpłatne, były bardzo drogie. Podczas każdych wakacji namiętnie saksowaliśmy w Norwegii. Malowaliśmy domy, sprzątaliśmy pot i łzy. Dawaliśmy ogłoszenie o pracę, siedzieliśmy w apartamencie i paląc papierosy czekaliśmy na telefon. Kiedy pieniądze się kończyły, zaczynał się strach, ale w końcu pojawiała się praca i dalej się kręciło, mówił w rozmowie z Galą w 2006 roku. Kto studiował, ten wie, że kasa na studiach jakoś tak się rozchodzi, ale czy nie są to najpiękniejsze czasy? A zaraz po studiach pan Piotr zaczął występować na deskach stołecznych teatrów. Mogliście go oglądać w Teatrze Studio, Ochoty, na Woli. W 1995 roku otrzymał angaż do głośnego filmu Cwał Krzysztofa Zanussiego, z którym jeszcze współpracował niejednokrotnie, na przykład przy filmie Niepisane prawa u boku Krystyny Jandy. Ale tak naprawdę pierwszą taką rozpoznawalność, pierwszy ten taki gwiazdorski smak pan Piotr poczuł dzięki filmowi Młode Wilki, gdzie grał z Jarosławem Jakimowiczem między innymi właśnie tytułowe role, a dokładnie Roberta Prymusa Ratackiego. Był rok 1995. I ta popularność niosła ze sobą różne plusy. Jednym z nich były na pewno inne propozycje filmowe. Na pewno zagrałem kilka ról na fali popularności Młodych Wilków, ale na przykład występ u boku Krysi Jandy w opowieściach weekendowych u Krzysztofa Zanussiego musiałem sobie wywalczyć, opowiadał w rozmowie z wiowaw.pl. Ale jednak Młode Wilki to była ta popularność też, wiecie, mainstream. Ludzie go znali na ulicach, dziewczyny się na niego uśmiechały. Pan Piotr miał wtedy 27 lat, a jego życie, jak czytamy w artykułach, nabrało tempa, o jakim marzyli bohaterowie Młodych Wilków. To był raj, choć nie byliśmy jedynymi popularnymi aktorami. Niemniej mieliśmy poczucie, że uznanie wiązało się z czymś konkretnym, stwierdził na antenie TVN. No i wtedy, w tym okresie, pan Piotr postanowił wybrać się do Mikołajek,
na urlop, na wakacje. Odwiedzał tam właśnie Wojciecha Malajkata, swojego przyjaciela. Razem poszli do knajpki, żeby się czegoś dobrego napić. I okazało się, że w tej knajpce wzrok prawie wszystkich pań był zwrócony właśnie na nich, szczególnie na pana Piotra, który właśnie wtedy na fali tej popularności, wiecie, był gwiazdą, więc dziewczyny były zainteresowane, że tu w Mikołajkach pojawiła się taka persona, ale prawie wszystkie powiedziałam, bo była taka dziewczyna, która miała to gdzieś, że ktoś jest popularny. Udaje, przecież to niemożliwe, żeby mnie nie kojarzyła. Miał pomyśleć nieco rozczarowany Szwedes. I właśnie zwrócił uwagę na tę dziewczynę, bo ona go zainteresowała, była inna. Nie poddała się temu medialnemu szumowi. Chodziło o Anię, którą poznał na wakacjach w Mikołajkach. Zbywała mnie, ciągle uciekała, przez to stała się moim wyzwaniem, mówił w jednym z wywiadów. No ale wiecie, wakacyjna miłość ma to do siebie, że rodzi się jakieś uczucia, ono trwa najczęściej tyle co turnus. Stąd też to powiedzenie, turnus mija, a ja niczyja, no bo o wakacyjnej miłości myślę, że każdy młody człowiek marzy, ale ona ma to do siebie, że często kończy się wraz z turnusem. No i właśnie, tutaj pani Ania myślała, że będzie tak samo, że pan Piotr wyjedzie do Warszawy i na tym zakończy się ta znajomość. Ale nic bardziej mylnego, bo pan Piotr był zauroczony nie na żarty. Wysyłał jej listy, dzwonił, a także odwiedzał. Pani Ania była wtedy dopiero przed maturą, więc później, kiedy ta znajomość się rozwinęła, postanowiła właśnie stolicę wybrać na miejsce swojego studiowania. Para jednak nie zamieszkała ze sobą od razu razem ze względu na konserwatywne podejście rodziców dziewczyny. Tata uspokoił się dopiero, kiedy się zaręczyliśmy, mówiła małżonka aktora. Moje siostry były wychowywane w większym rygorze, one nie mogły w żadnym wypadku zamieszkać z chłopakiem. Tata polubił Piotra, nabrał do niego zaufania, ale wolał, żeby było po katolicku. Uspokoił się, gdy się zaręczyliśmy, opowiada pani Anna, która z zawodu jest logopedką. Rodzice nie byli przeciwni, byli niepewni, przecież aktor to głowa w chmurach, skandale i życie ponad stan. Gdy zobaczyli, że jestem normalnym facetem, sytuacja uległa zmianie, dodawał z kolei pan Piotr. I szybko też postanowił właśnie oświadczyć się, jak już słyszę, a później nie zwlekać również ze ślubem, a ten odbył się w Mikołajkach. Ponoć ceremonia była kameralna dla najbliższej rodziny. Potem zamieszkali w niewielkim, wynajętym mieszkaniu i wkrótce w ich życiu pojawiła się pierwsza córeczka Zuzia. Ale zanim to miało miejsce, aktor jeszcze raz poczuł smak wielkiej popularności, a to za sprawą serialu, który na pewno każdy z nas tutaj obecnych kojarzy. Nawet jeśli nie oglądał, to wie, że istniał. No bo przecież w 1997 pan Piotr zagrał Tomka Gabriela w serialu Złoto Polscy. Myślę, że ta jednak rola przyniosła mu największą popularność, mimo że wcześniej już ta była niemała. Produkcją związany był zresztą do ostatniego odcinka w 2010 roku. Żartowałem tym bardziej, że to nie my zakończyliśmy ten serial, ale to nas zakończono. Nie z przyczyn politycznych, co prawda, ale jednak decyzję podjęto odgórnie. W tym wypadku jestem konserwatystą. Nie lubię, gdy coś się zmienia, gdy coś się kończy, ale przyzwyczaiłem się. Jak podawały wtedy wirtualne media powodem zdjęcia z anteny Złotopolskich, była spadająca oglądalność. Kultową telenowelę oglądało już średnio 2,7 miliona widzów. A serial był emitowany przez 13 lat, doczekał się ponad 1100 odcinków i na początku notował dużo wyższą oglądalność, stąd ponoć oficjalnie taka właśnie decyzja. A pan Piotr jeszcze przez lata był przez nas widziany w wielu serialach, m.in. na Wspólnej, Pierwszej Miłości, Plebanii, W Rytmie Serca. A także pojawiał się w telewizji jako prowadzący najczęściej rozrywkowych programów, bo trzeba przyznać, że pan Piotr, oprócz tego, że ma niezwykły aktorski talent oczywiście, to jest osobą o bardzo dużej charyzmie. Jest w nim coś takiego, że właśnie ta rozrywka wręcz z niego bije. Więc ja uważam, że świetnie sprawdzał się jako prowadzący tego typu programów. Tego typu, czyli na przykład program We Dwoje czy Ciao Darwin. I zresztą sam mówił, to były wspaniałe rzeczy. Uwielbiam kontakt z ludźmi. Tego typu programy dawały mi te szanse, mówił po latach na łamach Super Expressu. W takim razie szkoda, że już nie oglądamy pana Piotra właśnie na ekranach. Ale jeszcze przez lata mogliśmy go oglądać też w różnego rodzaju talent shows dla gwiazd, które w pewnym momencie były tak popularne, że mieliśmy już programy, gdzie gwiazdy skakały do wody, całowały foki czy inne zwierzęta, cyrk czy tam coś to się nazywało, jeździły na łyżwach i tak dalej. Pan Piotr wziął udział w tych bardziej standardowych. W 2007 roku wziął
udział w programie Jak oni śpiewają, a później mogliśmy go także zobaczyć w Tańcu z gwiazdami, gdzie partnerowała mu Anna Głogowska. W 2016 roku mogliśmy go zobaczyć w filmie i serialu Bodo, opowiadającym oczywiście o życiu Eugeniusza Bodo. Niezwykle cenne dla mnie doświadczenie i mimo tylu spędzonych w zawodzie lat, znów cenna nauka, komentował później. Jeśli chodzi o życie prywatne, to tak jak wam powiedziałam, będziecie zaskoczeni, bo często wam opowiadam o tej pierwszej miłości, wielkiej i tak dalej, ślubach, a potem wam opowiadam o rozwodach. A tutaj wam nie opowiem, bo się okazuje, często mówicie, że to niemożliwe, a jednak są przykłady, to wcale nie takie rzadkie, że można mieć rodzinę, tworzyć ją z jednym partnerem przez całe życie. I ja, wiecie, nie jestem wcale za tym, żeby na siłę z kimś siedzieć, jeżeli nam to małżeństwo nie wychodzi. Ale jednak docenia się ten wspaniały staż, bo każdy, kto w małżeństwie był, wie, że przecież jest to niekończąca się praca, troska o związek, pielęgnowanie niczym roślinkę. Państwu Szwedesom wyrósł piękny kwiatek. Jakiś taki już konkretny i sporki. Mają wspólnie trójkę dzieci do dzisiaj, córki Martynę i Zuzię, a także syna Szymona. Jak sam pan Piotr przyznał po narodzinach syna, odkrył nowe możliwości ojcostwa. Do tej pory w domu dominowały kobiety, jedynymi mężczyznami byliśmy ja i kot. Teraz odkrywam ojcostwo na nowo, poczynając od poznawania działów męskich w sklepach dla dzieci, kończąc na zabawkach i zabawach, wyznał w wywiadzie. I mimo, że żona często towarzyszy mu w oficjalnych wyjściach, to jednak raczej unikają tego, żeby zbyt dużo opowiadać o swojej prywatności w mediach. Widzimy, jaki styl życia jest teraz preferowany. Nam za nią udaje się jakoś iść wbrew trendom, tłumaczył w 2006 roku. I jak sami przyznawali w wywiadach, nie jest im zbyt trudno, bo rzadko się sprzeczają. Stale budujemy między sobą więź. To najważniejsze, kiedy chce się tworzyć udaną rodzinę. Trzeba być ze sobą i cieszyć się swoją obecnością, mówił aktor. W branży również jest postrzegany jako ojciec i mąż, który od zawsze pracował również przy dzieciach, żona nie była jakby jedyną osobą odpowiedzialną za wychowanie, dzielą się obowiązkami. Kiedyś pieniądze były tylko dla mnie, teraz czuję, że nie są moje, one należą do mojej rodziny. To najlepsze, co mogło mnie spotkać, bo uwolniłem się od ciężaru pieniędzy. A aktora mogliście spotkać jeszcze w innych teatrach stołecznych, takich jak Teatr Nowy, Teatr Komedia, Bajka i Kamienica. A od 2015 roku był etatowym aktorem Teatru Syrena. Teraz kontynuuje przygodę z kampanią teatralną. Ale oprócz grania, pan Piotr wykorzystuje jeszcze swoją popularność do tego, żeby nieść pomoc potrzebującym. A na dodatek jest lokalnym patriotą. Od 2002 roku organizuje Gwiazdozbiór Piotra Szwedesa, czyli koncerty charytatywne na rzecz szpitala w Lidzbarku Warmińskim, skąd pochodzi. Pamiętanie o miejscu pochodzenia jest według Piotra Szwedesa bazą i podstawą naszego życia. Dziwię się kolegom i koleżankom, że czasami ktoś zataja miejsce pochodzenia. Jestem dumny z tego, że jestem Lidzbarczaninem. Często tam wracam myślami, ale i fizycznie, dodawał. A czemu pana Piotra nie ma na ekranach? Ponieważ oddaje się głównie swojej pasji teatralnej. Zawodowy aktor wybiera po prostu ciekawą propozycję. Oczywiście są tacy aktorzy, którzy pozostają tylko w filmie albo tylko w teatrze. Dla mnie podstawą bycia zawodowym aktorem jest bycie w teatrze, opowiadał w 2017 roku. Natomiast pan Piotr prowadzi konto na Instagramie, z którego możecie się dowiedzieć, co teraz u niego słychać. Ostatnio wspominał tam Annę Przybylską, o której niedługo pojawi się dokument. Ech, powrót do chwil, które bolą, ale i dają poczucie, że są ludzie niezastąpieni. Ania, cieszę się, że powstał ten film. Cieszcie się z nami i pamiętajcie, ja pamiętam i żałuję, że rozpoczęliśmy próby w teatrze i ich nie skończyliśmy. Skończymy. A w tym roku pan Piotr wakacje spędzał w Mikołajkach. Scott wrzucił zdjęcie na Instagram i napisał: Stanisław Sojka mądrze nuci za rogą. Kariera, sławy, blaski, oklaski, ach oklaski, to tylko obrazki. Wygląda więc na to, że za tą największą popularnością pan Piotr nie tęskni zbytnio, natomiast jestem ciekawa, czy wy tęsknicie za nim być może. Jeśli tak, to wybierzcie się do teatru, a jeśli nie macie ochoty, to trzymajcie kciuki, żeby jeszcze pojawił się w jakichś produkcjach w najbliższym czasie, byśmy mogli go oglądać. Serdeczne pozdrowienia dla pana Piotra i jego rodzinki. I oczywiście będę bardzo wdzięczna wam, drodzy widzowie, jeśli napiszecie, jakie inne odcinki chcielibyście u mnie zobaczyć. Właśnie być może o tych najbardziej współczesnych gwiazdach, o których od jakiegoś czasu nie słychać tak dużo. W karcie znajdziecie inne odcinki tego typu, których może nie widzieliście. I zapraszam was na kolejne odcinki na moim kanale już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!